Król szkieletów był niegdyś naszym ukochanym władcą, Leorykiem. Zło Diablo doprowadziło go do obłędu. Stracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać tę ziemię. Smutna historia, ale szukam upadłej gwiazdy, a on stoi mi na drodze. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj kowala, Hedriga. On wie, gdzie jej szukać. Leo, nie powinnaś lekceważyć znaków. Czy wierzysz dowodom, które masz przed oczami? Groza już raz nawiedziła Tristan. Lea spędziła noc u boku żony kowala. Opiekowała się też innymi razy. Słyszałeś? Stary Rumford zmniejszył nam rację. Kowalu, Deckard Cain powiedział, że pomożesz mi znaleźć koronę Leoryka. Nie teraz! Chodzi o moją żonę, jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć, ale jak mam zabić własną żonę? To smutne, ale konieczne. Pomogę ci. Dziękuję. Chodź za mną. Nie mów nikomu, ale mam parę nowych przygód. Więcej furii. Ja, ukochana, wybacz mi! Hedrigu, pomóż mi! Potrzebuję furii. Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrig Emon. Hedrigu, potrzebuję twojej pomocy. Muszę odnaleźć koronę Leoryka. Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta. Pora sprawdzić moje umiejętności. Za mało furii. Mój Katos prowadzi mą dłoń. Zbieram sił!
jestem w pułapce. Thank you.
brakuje strachy. Pora sprawdzić moją umiejętność. Kiedy król Leoryk zasiadł na tronie, sprowadził ze sobą wielu możnych. Zaś możni, jak to możni, pragną posiadać bogate krypty. Wziąłem więc łopatę i postanowiłem zarobić łatwo nieco grosza, wygrzebując kilka dziur. Ha! Zapotrzebowanie ciągle rośnie. Wygląda na to, że śpiewam ziemi, jem ziemię i ziemią oddycham. Potrzebuje furii.
Jestem blisko korony. Czuję to. Nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka! Vulkatos uśmiecha się do mnie. Udało ci się znaleźć koronę. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że wyjdziesz z tego cało. To wymaga naprawy. A nie powinno być problemu. Dobrze jest znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. A muszę wziąć się do porządnej pracy, żeby zająć czymś myśli.
Chcę, żeby moje życie miało sens. Więc pomóż mi i pokaż swoje umiejętności. Przed nami mordercza praca. Przyda mi się twój oręż. Thank you.